Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanych czerwonych flagach, czyli takich sygnałach ostrzegawczych, na które trzeba, powinniśmy zwrócić uwagę w momencie, gdy zaczynamy się z kimś spotykać, randkować, czy powiedzmy na początku związku. Okej, także tych sygnałów będzie 5 i zaczniemy od pierwszego, jakim jest obrażanie swoich byłych czy partnerów, czy partnerek. To już akurat jest w obydwu, no to dotyczy to obydwu płci. Więc jeżeli ktoś bardzo negatywnie wypowiada się na temat byłych partnerów, nie mówi to o jednym, tylko o wielu byłych partnerach, to coś może być na rzeczy, bo mimo wszystko ta osoba z jakiegoś powodu z nimi była, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to jest zwalanie odpowiedzialności na kogoś innego. Zazwyczaj, jeżeli związki się kończą, to nie jest tak, że to jest wina tylko jednej osoby, tylko zawsze winne są dwie strony, bo zawsze chociażby ta jedna osoba będzie winna temu, że w ogóle przyczyniła się, że ten związek istniał i że chciała być z daną osobą. To już jest jakby jej błąd, więc to jest pierwszy taki sygnał, na który powinno się zwrócić uwagę. Kolejna jakby rzecz z tym związana to to, że ogólnie jak ktoś mówi bardzo dużo o swojej przeszłości, o właśnie swoich byłych w negatywny sposób, czy nawet pozytywny, to źle świadczy. Drugi też właśnie związany z tym temat to to, że ta osoba miała bardzo krótkie, przelotne związki wcześniej. Bo okej, o ile powiedzmy jeden taki krótki związek to jest powiedzmy dopuszczalny, jest spoko, ale jeżeli dana osoba, słyszymy, że była, nie wiem, z 3-4 osobami wcześniej bardzo krótko, to również to jest dla nas sygnał, że coś jest nie tak, że ta osoba powiedzmy nie jest stabilna emocjonalnie, że potrzebuje częstych zmian i właśnie, że nasz związek z tą osobą ewentualny również tak może się skończyć. Pamiętajcie, że zawsze oczywiście przeszłość jest przeszłością i ludzie powiedzmy, że się mogą zmienić, ale to daje do myślenia jednak. Trzeci punkt może wiele osób zdziwić, dotyczy on głównie kobiet, ale mężczyzn też po części, to jest to, że dana osoba ma większość znajomych płci przeciwnej, czyli kobieta ma wielu znajomych, a facet ma wiele koleżanek. To może się to wydawać dziwne, że dlaczego tak w ogóle jest, ale zauważyłem to sam z własnego doświadczenia też, ale też na innych, że osoby, które mają wielu znajomych płci przeciwnej, często są to te same osoby, które potrzebują atencji tej drugiej płci, bo nie ma co ukrywać. Przyjaźń damsko-męska jest bardzo ciężka do rozegrania. Bardzo rzadko się zdarzy taka prawdziwa przyjaźń damsko-męska, w której żadna ze stron jakby nic nie chce i do niczego nie dojdzie. Zazwyczaj jest to tak, że jeżeli jakaś dziewczyna ma bardzo wielu kolegów, to na pewno część chociażby z tych kolegów jest trochę bardziej w to zaangażowana i chciałaby coś więcej. A to też źle wróży przyszłemu związkowi. Jeżeli dana osoba będzie miała takich kolegów, no to albo w drugą stronę, że dany chłopak, facet będzie miał dużo koleżanek, no to może to po prostu negatywnie wpłynąć na cały związek i może być przez to wiele różnych kłótni i niedomówień. Także ogólnie, jeżeli kobieta nie dogaduje się z innymi kobietami, to nie jest tylko wina innych kobiet, bo no tak nie działa. Jakby faceci mają pewne cechy, które ich łączą, dlatego się dogadują, i tak samo kobiety mają pewne cechy, które ich łączą i się dogadują. Jeżeli się nie dogadują, to znaczy, że duże jest prawdopodobieństwo, że to z tą osobą jest problem, nie z tymi dziewczynami, kobietami, które ona znała w życiu. Czwarty punkt to za szybko wszystkiego chce. W sensie za szybko pcha jakby tą znajomość, żeby była poważna. I tutaj może być to tak, że od pierwszej randki już coś będzie i powiem wam szczerze mówiąc, że jeżeli dziewczyna idzie z wami na pierwszej randce do łóżka, to nie jest znak tego, że wy jesteście jacyś super. W sensie, bo to się może wydawać, że sobie pomyślicie, o, ale jestem, nie wiem, przystojny, zajebisty i tak dalej, że laska ze mną idzie do łóżka na pierwszym spotkaniu. Nie, to raczej świadczy o tym, że to nie jest jej pierwsze takie spotkanie, bo to raczej nie zdarza się po prostu. Jeżeli jakaś osoba ma pewną, powiedzmy, granicę nie do przekroczenia i potrzebuje jakiegoś dystansu, czasu, żeby zbudować zaufanie, to
to takie rzeczy się nie zdarzają. Chyba że jakby to jest z góry ustalone, że to jest tylko powiedzmy one night stand i tak dalej. Ja nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli dwie osoby uznają, że po prostu chcą się spotkać, żeby uprawiać miłość, to okej, nie? Jakby mówię, ja nie mam z tym problemu, no bo tu dwie strony się zgadzają, ale to jest jednak czerwona flaga. To jest pewien sygnał, że coś jest nie tak, jeżeli dana osoba za szybko właśnie chce wejść z nami w związek, bo nie ma co ukrywać, że związek to jest coś poważnego i tydzień, dwa tygodnie czy trzy tygodnie znajomości to jest za mało, żeby zbudować jakąś taką relację, zaufanie do kogoś, żeby z tą osobą być. I to jest, tak, już nie będę nic dodawał. I piąty sygnał jest w drugą stronę, że dana osoba nie wie, czego chce. I tutaj to raczej dotyczy facetów, mimo wszystko, nie kobiet, ale też się zdarza, że spotykacie się z kimś, ale ci, którzy wiedzą, o czym mówię, na pewno będą wiedzieli, o czym mówię, że jest taki moment, że się spotykacie z kimś, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, no, albo parę miesięcy i że ta znajomość jakoś idzie do przodu, ale w pewnym momencie właśnie się zatrzymuje i nie wiadomo, co dalej. Myślę, że ta druga strona nie jest zdeklarowana co do właśnie jakichś intencji swoich, przyszłości, tylko omija ten temat, jakoś tak, wiecie, trochę niby jakby chciała, trochę nie i nie wie, czego chce. To też jest taki pewien sygnał właśnie, że albo ta osoba nie chce się wiązać i spotyka się tylko, że tak powiem, z benefitów takich spotkań, czy po prostu, nie wiem, dla zabicia czasu, albo ma jakiś problem ze sobą, który powinna rozwiązać, zanim w ogóle kogoś w ten problem wciągnie. Bo no, jeżeli ktoś ma ze sobą problemy i chce z kimś budować relację, to automatycznie te problemy po części przejdą na tą drugą osobę. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich sygnałów, czy to w związku, czy w jakichś relacjach, na które trzeba zwracać uwagę, to chętnie to nagram. Zasubskrybujcie kanał. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.